Siemaneczko wszystko vloggers, w dzisiejszym odcinku witają się z państwem Bodzio i Szumi. Bodzio zauważył, że jest fajny trend na amerykańskim YouTubie, żeby tak robić tier listy. Ale tłuste mleko. Jest dobre, bez laktozy. Dobra. Wszystkie noce wy, które zostały, no prawie wszystkie, które zostały wrzucone na polski YouTube. Około 35. Posegregujemy je na 7 kategorii, od najlepszej do najgorszej. I teraz słuchajcie. Pod jakimi względami będziemy to oceniali? Pod kilkoma na pewno, jak nam się to podobało, jak ogólne wykonanie i też pewnie trudność się też będzie liczyła. Trudność, czy to było jakby... No pewnie nie poruszymy tego wszystkiego, ale będziemy chcieli przejść przez wiele. Teraz słuchajcie, to na pewno nie będzie obiektywne, no bo my sami tworzyliśmy te nocki i my na pewno, kurwa, jesteśmy lepsi od innych. Na pewno się wydamy wyżej, no każdy z nas by dał się wyżej. Powiedzmy, dwa lata temu, z czym się kojarzył tytuł Noc Wy? Kojarzył się z przygodą, z czymś nielegalnym, z zostaniem w jakimś miejscu chronionym, tam gdzie nie można normalnie zostać, jak gdyby... Kojarzył się też troszkę z nami na pewno tutaj. Na polskim YouTubie na pewno też kojarzył się z nami. Do czego Bodzio dąży? Że dzisiaj ten tytuł został sponiewierany przez kurwa YouTuberów, którzy się kąpią w slajmie w tysiącu kulek i w tym momencie Noc Wy już na nikim nie robi takiego wrażenia, jak robiła tytuł, dwa lata temu. No. Tutaj będą timestampy, tutaj będą timestampy pokazane. Wstęp, wiesz, to sobie później dasz dopiero, dobra? Wstęp, ocenianie nocek i na samym końcu nasze stanowisko do naszych przyszłych nocek i jak to będzie wyglądało. Także słuchajcie, super, rozciągnijcie się, my mamy chipsy, popcorn, mamy ciastka, które wyglądają jak Oreo, nie możemy mówić, bo nie dostaliśmy pieniędzy za to. A, koniecznie wchodźcie na naszego Instagrama, wszystko vlog. I to masz zrobić wcześniej, dobra. Nie na samym końcu, bo wtedy je podpinać masz. Słuchajcie, porozmawiajmy sobie o czymś bardzo istotnym. Skąd się wzięły nocki? Nocki się wzięły od dwóch gości z Belgii. Oni nie byli youtuberami. Oni byli zwyczajnymi, dobrymi chłopakami, którzy postanowili spędzić noc w IKEA. Oni zapoczątkowali przepiękny trend. Oni nie byli spaczeni takim YouTubem. To był taki prekursor, oni się tam dobrze bawili, był strach. Oglądałeś to, nie wiedziałeś w ogóle co, jak można zostać gdzieś na noc. I to dajemy na pewno do S-tiera. S-tier jest... i na czubek. S-tier, a to będzie, że po prostu co jest wyżej, to jest lepiej. Dobra. Noc na plaży Nestera w Grecji. To była któraś noc jego z kolei. I tutaj zrobił błąd. Poprzednie nocki, tam zaraz będziemy je oceniali, były faktycznie nockami. Tutaj złamał ten taki szyk, złamał tytuł nocki, bo postanowił sobie po prostu spać na plaży. Takie coś to ja mogę sobie u babci w ogródku zrobić. Kurczę, Nester, kolego, bardzo... Bracie! Byku, słuchaj, no, robiłeś noc. To, czy się one podobały, czy nie, to zaraz do tego dojdziemy. Robiłeś fajnie. Ale no niestety, no, to ma być coś nielegalnego. Ale no, noc na plaży, stary, nie mamy 13 lat, czy tam nawet 10. W ogóle ja bym tego nie traktował jako nocki. Przez to nisko, no, przez to nisko. Dajmy E, bo... Dolne E, bo masz ładną buźkę. Nie, bo masz bardzo ładną fryzurę. Noc w galerii Nestera. Właśnie, żeby było jasne. Nie mamy problemu, że ktoś robi nocki, o ile one rzeczywiście są nielegalne, jak gdyby... O ile wiesz, no nie są ustawiane, nie? Róbcie tego. No jak noce w galerii, tak również nasza trochę przynudzona jest. No zaraz właśnie powiemy. Powiedzmy sobie szczerze, noc w galerii, no niestety my byliśmy chyba pierwszymi też, którzy zrobili noc w galerii. Wiesz czemu D? Ty dobrze o tym wiesz, bo noce w galeriach to jest bardzo wiadome, że one nie są po prostu trudne. Entertaining, bo tam każdy może wejść do nocy w galerii i... My się na tym złapaliśmy, dostaniemy za to w dupę zaraz. Couple Power w Energylandii, mieli nocleg, w tytule złapała nas ochrona, czy tam szukała nas ochrony, nie wiem w ogóle, F, nie, a mogę dolne F. Dobra, ale ja chciałem coś powiedzieć, że my naprawdę nie ingerujemy w inne sprawy YouTube'a. Jest YouTube, który nagrywa dla, są YouTuberzy, którzy nagrywają, nie wiem, dla dzieci właśnie, dla młodzieży z podstawówki, są bardziej tacy, którzy nagrywają naukowy content i my nie wchodzimy w ich contenty. Ale nie lubię, jak właśnie taki couple power kupili se nocy w Energylandii, bo tam można sobie kupić nocleg i chodzą se w nocy, nic nielegalnego, zakosili fajny tytuł i co? No i fajny tytuł, właśnie. To uciekajcie, dupa pierwsza, uciekajcie. Mamy tytuł Noc Wy. Wstydzilibyście się. Noc w parku trampolin 6. To była pierwsza nocka bodajże, na którą się natknęliśmy po nas. No to było, tam to było autentyczne, tam był przypał. Zobaczcie sobie tą nockę. Tam, ale przyjechało po niego, czy tam właściciel, czy ochrona. No i gościu i tak to rzucił nam fajnie, tak, no nie wiem. Znaczy powiem szczerze, no na pewno nam nasze nocki będziemy sobie lepiej oceniali, bo po prostu też wiemy jak to tam było i... Też trudno na filmie ująć jak faktycznie wyglądała noc, my nasze pamiętamy, więc oceniamy je przez to lepiej. Ty byś dał C? Dobra, ja bym... No chyba C, to chyba było C. Ja bym dał B, bo po prostu mi się B. to podobało. Dajmy to na razie wysokie. Dobra, C, później C, będziemy rozmawiać. C. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, to też była osoba, która zniszczyła
zniszczyła. Bo z butami weszła. Ja nie mam problemu, żeby ktoś robił nocki. Ja mam problem, to są nasze filmy. My to pierwsi. To po pierwsze było, to nie jest nielegalne, to było ustawione. To bardzo możliwe, że to też była tam reklama właśnie szkoły. No sorry, no ale to mi się bardzo nie podoba. Na samym końcu uciekał. Uciekał przed czymś i później w ogóle do tego nie nawiązał. Ja nie rozumiem jak nisko trzeba. Dobra, przerażająca noc w lesie z Tiu. On nagrał to z Frankiem, nie? Tak. Tutaj takie pseudo, wiecie, pseudo skiery. Słyszeliście to? Tu tam się coś ruszyło. Ty, to była mama. Stiu w ogóle nie umie mówić po polsku, to go dajemy od razu tutaj. Stąd zaczynamy. Stiu ma aparat na zęby, także to już tutaj. A ma? Gościu. Ja też mam aparat na zęby. Dobra, to jeszcze niżej. I nagrywa z Dawidem Frankiem. Dobra. Nie umiecie mówić i idziecie na... To jest mniej więcej poziom właśnie nocy na plaży, bo tam... Dobra, no trochę wyżej, bo niby straszne, ale... No dobra. Nie, jak straszne! Ale dalej uspokój się. Noc w domu dziewczyny. Tu, to jest top content. To jest bardzo fajne. Ale nie no, to jest topka, to jest ewidentnie topka. Także może dajmy to tutaj, z tej strony, dobra? Dobra. Nie czujesz mojego wąka? O! Noc na lodowisku. To jest dobrze wykonana noc. Moim zdaniem. W ogóle poszła tam sama, za to też trochę. Właśnie, jest babą. Rzeczywiście, jak gdyby to było też nielegalne, też ogromne propsy za to, że rzeczywiście sama poszła, że jej się chciało, bo samemu mi by się nie chciało. Też nie. Według mnie to jest... dla nas może się wydawać troszeczkę nudne, ale to jest nocka. To jest... faktycznie. Jeżeli nie byśmy nie oceniali tak... Jeżeli pominiemy taki jakby entertaining element, to jest A. Dla kogoś to może być super entertaining, dlatego to jest A, bardzo fajna noc. Noc na cmentarzu tej samej baby. To się znowu zmienia w takie pseudo-scary, słyszeliście duchy, coś tam. To jest już ewidentnie content pod 10-latka, bo każdy chodzi na cmentarze, no już nie udawajmy, każdy z nas był kiedyś w nocy na cmentarzu. I czy nagrywanie z tego filmiku jest fajne? Na pewno troszeczkę kontrowersyjne. Coś, to jest według mnie coś jak las. Szczerze, a według mnie nawet troszeczkę ujemne, ojemne punkty za to, że cmentarz i moja mama by się zdenerwowała. Moja mama też by się zdenerwowała, nasze mamy nie pochwalają. Noc w szkole, wszystko w logu. Koła? To trochę też nudne miejsce, to jest coś jak galeria. Czy to jest teoretycznie nielegalne, ale jakby cię złapali i nie chodzisz do szkoły, to nie masz z tym żadnego problemu. No, sam fakt zrobienia nocy w szkole jest spoko, ale filmik... jeden chyba z takich, z naszych nocy średnio. Także ja bym myślę, że tutaj bym dał... D. Szczególnie, że końcówka jest tak cringe'owa, że tego się nie da derwać. Nie mów końcówce, bo oni tam wejdą, kurwa. Szkoła to jest poziom galerii. W sensie tutaj, bo nie chcę dawać niżej, bo szkoła i galeria i w tym nie ma co robić. Dobra. Ale zrobiliśmy pierwszy. Dobra. Dobra, noc na stadionie z Tiu z ekipą. No to też jest jakieś, w sensie niepłatne, ale tam mieli dostęp. No, i tutaj no minusy za spaczenie tytułu. Dałbym i taki tytuł jest obok takiego. No ja sam bym kliknął pewnie noc na Stadionie Narodowym niż nasza noc gdzieś tam, nie? No bo noc narodowy, nie? Dobra, no dałbym im 5, ale ich było tam 5, podzielić na 5. Bardzo dobrze. Noc w KFC. To wygląda jak totalny fake. Niby tam wchodzi policja czy coś. To po prostu tak jebie takim tanim aktorstwem. Nie, na samym początku jak to zacząłem oglądać, to byłem pewny, że to jest fake. A później? No później jest tam ten radiowóz na końcu, ja nie wiem co tam się dzieje. Albo mają kumpli w policji i po prostu coś takiego nagrali. Tak. Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja myślę, żebyśmy to tak zostawili z boku. Dobra, zakładając, że jest prawdziwe, no to cały filmik nudny. Pod koniec trochę dymy, dlatego D. Tutaj damy z boku, bo to... Tak, bo to jest takie kurde... Nie wiadomo, nie wiadomo, sami zobaczcie, może ten. O, to... super noc w dupie. To jest, słuchajcie, no według mnie to jest jedna z niewielu fajnie zrobionych nocek. Myślę, że to jest SK na pewno. SK na pewno, no. Noc w parku trampolin z Freezem. Jestem z tego dumny. Niektórzy mogą, wiecie, o, nagraliście z Freezem i coś tam, i to dziecinny content, i ja teraz zacznę mówić. Nielegalne było. Raz się nam nie udało, to spróbowaliśmy drugi raz. Nie wiem, czy za to punkty, czy nie? Myślę, że tak. Był przypał, bo się włączył alarm w nocy, musieliśmy spierdzielać. To go włączył, ja go włączyłem. Ale był stres. Trochę minusowe punkty za zbudowanie fortu i fort w tytule. Też ujemne trochę punkty, bo byliśmy spóźnieni z tym, że no już ludzie to nagrali. To... Mi się bardzo ta noc podobała, bo spełniła one wszystkie warunki, które powinna mieć dobra noc. Mieliśmy przypał, był fort. Nie, ale było zabawnie. Dobra, i wiesz co ja bym dał? Wiesz co ja bym tutaj dał? Ja duże A, ale nie S. Duże A, ale nie S? Tak. To, że się alarm włączył w czasie chowania. Dobra, słuchajcie, A plus i... A plus dla mnie. Mało skromnie. Siłownia. Tutaj to jest już nasz jakby... Sklepiznę teraz ja mówię.
ta noc mi się bardzo podobała, bo też nam na samym początku nie wyszła, później wyszła. Sikaliśmy przez okno. Było trochę śmieszków, hiszków na maszynach. Na początku, tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to była dobrze zrobiona noc. Nagrane ten, sprzątające tuż przy nas. Telefon mi wzięli, to też było takie. Właśnie, zobaczcie, jaka tam była sytuacja. No, w nocy parku trampolin było zabawnie, dużo bardziej, bo mówię, że my tam skakaliśmy na tych trampolinach, ale siłownia to też... No, zabawnie dla dzieci. Jeżeli chodzi o humor, to mimo tu był lepszy. I nasz, dla mnie, według mnie humor. Parku, a, w ogóle trampolin. Ja też tak zrobiłem taką miniaturkę strasznie clickbaitową. A! Dla mnie to jest A+. Ale plus? Ty możesz dać inaczej, jak wiesz, chcesz. Wydaje mi się, że jest pod nocą z parku trampolin, ale troszeczkę lepiej niż środowisko. No, to bo wiadomo, baba go robiła. Co to jest? Noc w parku trampolin Nestera. Punkty za to, bo to była całkowicie dobra nocka. W sensie nocka taka full legit, wszystkie punkty, ale ujemne za przedłużanie, za proszenie o lajki, za to, że jest druga część, kurwa. Nocka na B+, dałbym mu S za fajną fryzurę, ale niestety nagrywał z tym, tym piłkarzem, który jest totalnym idiotą i wracamy na B. Czy to jest lepsze niż nasza szkoła? Płaska? Wydaje mi się, że nasza szkoła była nudna, a tutaj samo miejsce parku trampolin było troszeczkę... To zostawmy mu na razie B. B nie, to nie jest B. No to połączmy się, bo ja lubię. Dobra, Stanka, bo dobra. To jest taki fajny gość. To teraz noc, tak, w noc w szkole. Oni tam jakoś nocowali w jakimś tam pokoju, tam w jakimś tam gościnnym, jakimś... tylko ja nie wiem... Zaczynał było... się mówić, kurwa! Nie miał oni, się. Oni tam, nie wiem, czy to było w sumie taka legit nocka, czy oni mu pozwolili tam zostać, nie wiem. Ale to też była noc w szkole, trochę takie nudy, ale plus za to, że w jednym kadrze jest... że w jednym kadrze ziomek Nestera ma takie same włosy jak nie, on. ma lepszy pędzelek niż Nester, także... Także spokojnie, tutaj wrzucamy mu plus. Ta scena, jak on się wita z kolegami, to jest jak takie, wiecie... A nie, że... taki kubek na pędzle różny. Look at the top of his head! Według mnie jak na swój wiek i tak nagrywał w miarę spoko, serio. Według mnie to była szkoła. No, to była nasza szkoła. No. Dobra, Karolek. Słuchajcie, noc w opuszczonym domu, nie oglądaj. Park zabaw Stew. Oni tutaj na początku... Co? Oni tutaj na początku... Słuchajcie, no znowu, to jest pogwałcenie reguł bycia normalnym człowiekiem. Nie używamy takiego tytułu, panowie. Oni tam jeszcze mają czelność mówić, bo to wygląda cało jak nocka, po czym gdzieś tam pod koniec mówią, że to oczywiście było, że mieli pozwolenie czy coś, żeby zostać na noc. I mówią, o, widzicie, jak łatwo da się zmanipulować na YouTubie. No, ale wyświetlenia, suby, co się miały nabić, to się nabiły. Chciałbym pokazać różnicę między wami, warszawiakami, a pięknymi krakusami. Słuchajcie, no i popatrzcie, oni zrobili noc też taką w parku trampolin. Oni tam mieli pozwolenie i na przykład Karol, Fris, też mieli udostępniony obiekt dla siebie. Ale Karol go napisał, że... Na park trampolin dla nas przystał, jakoś tak. No i słuchajcie, no i... Jest różnica! Jest różnica, po prostu... Zostaje ten taki niesmak w buzi po takim tytule Stew, dlatego dla ciebie, gościu, lecisz na F. Nie, no ta nocka gdzieś no, tu. No F, no to nie jest noc, panowie, no tak, no to nie jest noc. To nie jest noc. Dobra, Energylandia nasza. Tu miejsce jest super, bo dwie noce w parku zabaw, znaczy, czy jak to się nazywa? Park zabaw. No. Dwie noce w takim parku to jest fajna rzecz, nie? Znaczy dwa dni. I takie nocowanie... No, no w sumie mieliśmy dwa dni zabawy, nie? No, jest to przygoda, ale mimo wszystko nie mieliśmy za bardzo co robić w nocy, bo się za bardzo cykaliśmy. Też nie chcieliśmy wchodzić, rozumiecie, bo tam jeżdżą kolejki, które naprawdę dużo jest małych, młodych dzieci, które ewentualnie gdybyśmy coś przestawili, nawet nie wiedząc o tym, moglibyśmy doprowadzić do tragedii, dlatego też troszeczkę się spenialiśmy pod względem tam robienia, ale też kurde mieliśmy tam taką sytuację, że nas, według mnie ochroniarz nas widział, tylko po prostu... A, tam przy tym, no. Tak. I to też była nocka, którą my bardzo mocno przeżyliśmy, bo w nocy było 13 stopni i słuchajcie... Wtedy ale czy to było gorsze niż park wodny? Dobra. Nie, nie było gorsze niż park wodny. Dobra, no ale według mnie to było B. B? A? C? Ja bym to C? No? Nie, no gościu, to była noc w parku ten, to wiesz... Trampoliny mają wszyscy, szkoły mają wszyscy, to było coś... To było mimo wszystko coś takiego... Czyli co? Czyli po prostu dajemy sobie wyżej, bo to my, tak? Tak. Dobra, to B. Noc na szkieletorze, to też tutaj jak to o sobie przypominałem, żeby przed tym odcinkiem...
to tak poczułem, jak jeszcze nie byliśmy właśnie tacy spaczeni YouTube'em. Byliśmy tacy beztroscy, tacy nie wiemy za bardzo, co mamy mówić. No, to było widać. To widać rzeczywiście, jak tak sobie odpalicie, że tak nie do końca jeszcze rozumiem, o co w tym całym YouTube'ie chodzi, ale na pewno nocka na plus. Ten budynek już teraz jest rozebrany. Znaczy, i nikt już tam nie wejdzie, ale to też był trochę urbex. To musimy sobie odjąć. A tak, to był urbex. To był urbex. Dlatego nisko. Dlatego... Ale mimo wszystko tam jest zabraniony wstęp, bo urbexy zazwyczaj są do jakichś psychiatryków, gdzie nie są ochraniane. A to był, ale mimo wszystko i tak nisko. No. Znaczy, nie, to odejmujemy sobie punkty nie za to, że ten, że tylko po prostu, rzeczywiście, też nie ciśniemy po urbexach, rozumiem, że kogoś to może jarać. Po prostu tu oceniamy co innego. Niektórzy faceci też mają fetysz stóp, jaranie się urbexami to jest fetysz stóp, no ja tego nie rozumiem. No, to był urbex. Kurwa! Kto usiadł dupą, gołą dupą na krześle, na którym następnego dnia zawodnicy musieli grać? Kogo goniła ochrona dookoła? Znaczy goniła, znaczy, nie wiadomo, czy wydaje mi się, było bardzo blisko złapania, nie? Aha, i tam też byliście, to chyba była jedna nocka, jedyna nocka, na której byliśmy nadupceni. No, w sumie tak. A bo zawsze staraliśmy się być trzeźwi na nockach, żeby jak nas złapią, to żeby nie było tego, że o, jeszcze pijani i w ogóle rozwalają. Słuchajcie, powiem wam tak. To jest S. Nie, to jest fajne. No to jest S-ka, tak. To według mnie jest S, tak? Low tier S. Nie, bo to jest zabawa, bo tam... Wy się nie musicie z tym zgadzać. Pewnie się nie zgadzacie. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu. W naszym serduszku dobra, wysoko. Dobra. Narcyz, noc w kinie. To jest parodia, ale jest... według mnie jest spoko. W sensie... Wolę parodię niż noc gdzieś, co potem się okazuje, że nie jest nocą, bo parodia widać, że jest parodia. Trochę jest inna kategoria w ogóle, ja bym tego nie oceniał jako nockę. No to dajmy to z prawej. Boku. Tak, dajmy prawej. To z boku i mi się nie, ja w sumie lubię, ja mi się też spodobał ten gościu, tak śmiesznie mówił. No, Cez, fajnie. Noc w kiblu. Challenge. To był noc w kiblu challenge. No, nie mamy po co wracać właściwie na YouTube'a. S. Nawet na baku na fatata. No, dobra. Noc w nawiedzonym lesie. Słuchajcie. Kolejny urbexik, kolejne straszne, za drzewem coś się rusza. Nie, poczekaj, nie, ja na przykład, ja, no rozumiecie, inaczej, bo, dobra, chodzi mi po prostu o to, że może to jest nagrane dla młodszej widowni. Ale ja oceniam to jako ja i jestem troszeczkę starszy. I ja nie kupuję czegoś takiego, że... Stary, tam się coś rusza! To jest las, tam jest dużo zwierząt. Słuchaj, no, a może tak jak noc w Grecji, może bo to poszli tam... A, no ale dobra, też, ale no też... nie, dobra, tak. No, w galerii nasza. No tam też się nic nie działo. No właśnie, w ogóle tam była taka... Staraliśmy się zrobić tam jakiś content, ale to jest takie cringe'owe teraz, jak to oglądam w sumie, jak tam coś jeździliśmy w tych strojach, coś tam. Chcieliśmy naprawić montażem. Słuchajcie, no noc w galerii to nie jest nic trudnego, się okazuje. Jak tam nawet nas widział ktoś i przeszedł obok nas, więc to tak trochę nisko. To jest poziom, no, poziom galerii, szkoły i galerii. No, to jest tu. To nie wyróżnia się jakoś specjalnie, według mnie to jest tutaj. IKEA z nasza. Mogę ja powiedzieć? Może. Niespaczeni, niestrzeczeni. Będzie zszczeczeni, będzie żółty. Podobało mi się. Wtedy naprawdę czuliśmy to. To było tak 100% takiej emocji. Czuć było strach, czuć było grozę. Też sentyment ogromny. Staraliśmy się tam żarcikami i nawiązaniami oddać hołd chłopakom. W sensie Bakuna Fatata. Po prostu wzorowaliśmy się na nich. Też nie byliśmy w ogóle, nie znaliśmy się na YouTubie, to pomyśleliśmy, że nagramy to samo, co oni. Bo fajny pop... Kurwa, znowu? Dla mnie... Off! Bo za dużo mówisz. Dobra, to A. No dla mnie A, bo mimo wszystko dobra, IM był lepszy, tak. IM był lepszy, A, dobra. W supermarkecie, Stew. To jest makro, to nie jest taki sklep, że on jest nieczynny w nocy, pracuje. Tu Nester znowu minus, bo okej, 30 minut film i po 25 minutach w ogóle zaczęliście się chować. Wiem, że został podzielony na dwa filmy, takie kurde, no... To jest bardziej vlog niż nocka, bądźmy szczerzy, to jest emocne. To było bardziej, robimy coś nielegalnego przy ochronie, niż zostajemy na noc i możemy pójść do więzienia, tak jak my we wszystkich nockach. Park wodny? Jako film to może być trochę nudne dla ludzi, ale my się tam tak wymęczyliśmy, ja mam też, do tego też jest sentyment, no do wszystkiego tak. Mamy sentyment, dlatego to tak zamieszamy. W innych miejscach zazwyczaj było po prostu wejście i schowanie się gdzieś, a tutaj trzeba, no tak. Są te opaski. Dobra, to było proste, co wymyśliliśmy i logiczne i każdy pewnie by tak zrobił, ale w innych nockach nie ma chyba tego, nie było tego elementu. To nie był było. Taki element taki, tak. Takiego wkradania się, nie? Takie filmy amerykańskie o tak, kradzieży banków. Tak, coś tam. Nie wiem, czy mogę dać S. A plus albo S minus. Ja wybieram. Tak, masz. S minus. Daję sobie to S minus za to, że my tam siedzieliśmy tyle w wodzie. Daję sobie, bo to jest nasz filmik i macie oglądać nasze filmiki, nie wchodźcie na inne nocki. Dobra, to takie jest podsumowanie. Słuchajcie, jeszcze raz powiem, to jest nasza subiektywna opinia. Pewnie jakbyśmy jutro robili
to by to wyglądało zupełnie inaczej. A my też mamy świadomość tego, że jak wy byście, załóżmy, robił coś takiego, to my byśmy byli przy tym DC, a oni by byli wyżej. Chcę się odnieść do wszystkich komentarzy, które pytają się, gdzie Noc. Słuchajcie, Bogdan, potrzebuję twojej żółtej twarzy tutaj, żebyś był bardziej w kadrze. Jak widzicie, Nocki straciły tą magię, tą tajemniczość. One straciły dobrą reputację. Nie chodzi nam tu, że nielegalne fajne, tylko bo zawsze jak nielegalnie tam zostawaliśmy, to staraliśmy się mimo wszystko, wiecie, tak w granicach rozsądku wszystko robić. Mamy świadomość, nie wiem, mówię jak mój stary, czyli oniczy. Dobra, ci, którzy oczekują od nas nocek, że na pewno jeszcze zrobimy nockę, chcę zrobić jakieś zwieńczenie, mamy kilka pomysłów. My też już jesteśmy dorośli, mamy pracę, my odpowiadamy, kurde. Zresztą całkiem nam się udał content, jaki zaczęliśmy wprowadzać, typu właśnie udawanie pierwszoroczniaków, to był dojebany film, ja jestem z tego zadowolony. Znaczy Rap Battles też było dorąbane, no w sensie to... Nawet myślę, że to jest lepsze niż nocki, no. Naprawdę wydaje mi się, że moje życie jest dużo bogatsze dzięki właśnie takim... Nie wiem, czy tak pierdolić. Ja bym chciał zobaczyć w komentarzu, ocencie nocki, przynajmniej załóżmy, jeżeli oglądaliście, to może nawet nasze, które wam się podobają. Jeżeli uważacie, że jesteśmy za bardzo zadufani w sobie, to też to napiszcie. To pa! I słuchajcie, i nie musicie się z tym zgadzać. Jeżeli to rozumiecie, no to zapraszamy do odcinka. Jeżeli nie rozumiecie, to znaczy, że macie 12 lat. Ale to nie jest problem, że macie 12 lat, bo my też mieliśmy 12 lat, też byliśmy młodzi, głupi i masturbowaliśmy się 4 razy dziennie. Nie, wtedy chyba jeszcze nie było tyle. Wtedy było chyba 3, coś takiego. Dobra, no i...